W drugiej połowie XVI wieku Francja była pogrążona w ogniu wojny religijnej, jaka toczyła się pomiędzy katolikami a zwolennikami nauki Jana Kalwina określanych mianem hugenotów. Walki między nimi oraz okres wewnętrznego chaosu przerwał edykt nantejski podpisany w 1598 roku przez Henryka IV, pierwszego króla z dynastii Bourbonów. Hugenotom przyznano wolność wyznania oraz równouprawnienie względem katolików. Jako gwarancję porozumienia, hugenoci otrzymali kontrolę nad setką twierdz na terenie Francji. W kraju zapanował pokój, a to sprzyjało rozwojowi handlu i rzemiosła. Wykorzystując poprawiającą się sytuację gospodarczą, Henryk IV rozpoczął wzmacniać swoją pozycję jako monarcha, czego wyrazem było zaprzestanie zwoływania stanów generalnych, czyli odpowiednika polskiego Sejmu. Po śmierci Henryka IV w zamachu w 1610 roku tron objął jego 9-letni syn Ludwik XIII. Pierwotnie władzę w imieniu małoletniego króla sprawowała jego matka, jednak po objęciu przez niego samodzielnej kontroli nad państwem, jego najbardziej zaufanym współpracownikiem z tytułem pierwszego ministra został kardynał Richelieu. Swoją zręczną polityką zwiększał on władzę króla kosztem arystokracji, odbierając jej część przywilejów. Takie uprawnienia jak sądy nad poddanymi czy ściąganie podatków stało się zadaniem urzędników królewskich. Na łożu śmierci w 1642 roku Richelieu rekomendował na stanowisko pierwszego ministra Juliusza Mazarę. Kontynuował on politykę swojego poprzednika, nieustannie zwiększając władzę króla. Jego samodzielne działania ułatwiał fakt, że po śmierci Ludwika XIII w 1643 roku tron objął niespełna 5-letni syn zmarłego króla Ludwik XIV. Po śmierci Mazary 23-letni wtedy monarcha podjął decyzję o niepowoływaniu nowego pierwszego ministra. Miał podobno rzec do swojego otoczenia: nadszedł teraz czas, abym osobiście przejął władzę. Wy zaś, panowie, zechcecie mi służyć radą, kiedy was o to poproszę. Przejęcie samodzielnej władzy przez Ludwika XIV to początek monarchii absolutnej we Francji. Król dysponował w państwie pełnią władzy. Ustanawiał i wprowadzał w życie prawa, którym sam nie podlegał. Był najwyższym sędzią i wodzem naczelnym armii. Mawiał o sobie, że państwo to ja. Stwierdzenie to pokazywało ogromny zasięg władzy króla Francji. Kontrolę nad państwem sprawował poprzez licznych, odpowiedzialnych przed nim urzędników. Często pochodzili oni z niższych warstw społecznych, przez co całkowicie byli zależni od Ludwika i lojalni wobec niego. Król jako dowód swojej potęgi wybudował kompleks pałacowy w Wersalu, który w momencie oddania do użytku był uznawany za najwspanialszą rezydencję w Europie. Wersal stał się siedzibą całego dworu Ludwika XIV, a było to około 10 tysięcy ludzi. Król zmusił całą swoją arystokrację do zamieszkania w Wersalu. W ten sposób mógł kontrolować bezpośrednio wszystkich swoich potencjalnych przeciwników. Utrzymanie tego ogromnego kompleksu pochłaniało 10% całego rocznego dochodu królestwa. W czasach Ludwika XIV państwo prowadziło aktywną politykę gospodarczą. Kierował nią minister Jean-Baptiste Colbert. By ożywić francuską gospodarkę i pobudzić handel, zniósł cła wewnętrzne, czyli opłaty pomiędzy poszczególnymi prowincjami państwa. Colbert popierał też rozwój przemysłu, sprowadzał zagranicznych rzemieślników, tworzył huty, stocznie oraz manufaktury, na których zakładanie udzielał mieszczanom pożyczek. Przedsiębiorstwa te stanowiły podstawę francuskiej gospodarki i przynosiły duże wpływy do państwowego skarbca. Minister starał się ograniczyć import, dlatego wprowadził wysokie cła na towary zagraniczne. Zachęcał natomiast do sprzedawania za granicę produktów francuskich, które zyskały popularność w wielu krajach. Colbert był też twórcą francuskiej floty handlowej i wojennej. Z jego inicjatywy w zakładanych stoczniach masowo budowano okręty, dzięki którym Francja stała się morską potęgą. Dobry stan finansów pozwolił Francji na stworzenie doskonale uzbrojonej armii liczącej około 250 tysięcy żołnierzy. Prowadziła ona wiele wojen, dzięki którym królestwo poszerzało swoje terytorium na wschodzie i północy. Francja w czasach panowania Ludwika XIV zyskała pozycję najsilniejszego państwa w Europie. Rządy Ludwika XIV sprzyjały rozwojowi sztuki i literatury, ponieważ król był hojnym mecenasem artystów. Do najwybitniejszych twórców tamtych czasów należy komediopisarz Molière, autor m.in. Skąpca i Świętoszka. W swoich utworach krytykował ludzkie wady, takie jak skąpstwo i obłuda. W XVII wieku Francja stanowiła wzór dla innych państw europejskich w dziedzinie kultury. Naśladowano twórczość francuskich pisarzy i artystów, obyczaje i modę. Język francuski stał się językiem dyplomacji i nauki, używanym przez ludzi wykształconych, stopniowo wypierając łacinę.
Panowanie Ludwika XIV, poza wzmocnieniem pozycji Francji na arenie międzynarodowej, unowocześnieniem państwa i zbudowaniem potęgi militarnej, przyniosło także złe skutki. W 1685 roku król unieważnił edykt nantejski, czym skazał na wygnanie francuskich hugenotów. Kraj opuściło ponad 200 tysięcy ludzi. Wpłynęło to na gospodarkę, ponieważ wśród uchodźców było wielu kupców i wykwalifikowanych rzemieślników. Ogromne wydatki na armię oraz wystawne życie dworu królewskiego w Wersalu zaczęły z czasem rujnować gospodarkę kraju. Jednak o skutkach prowadzenia takiej polityki mieli się przekonać dopiero następcy Ludwika XIV. W XVII wieku rozpoczął się proces powiększania władzy przez poszczególnych władców Anglii kosztem istniejącego od średniowiecza parlamentu. W 1625 roku na tronie zasiadł Karol I Stuart, który dążył do stworzenia monarchii absolutnej na wzór francuski. Jednak w Anglii rozpoczęła się rodzić nowa grupa zamożnych obywateli, czerpiących zyski z handlu oraz dynamicznie rozwijającego się przemysłu wydobywczego i hutniczego. Była to tak zwana nowa szlachta. Grupa ta wkrótce przekształci się w burżuazję. Dążyła ona do reformy państwa i większego wpływu na władzę, co stało oczywiście w sprzeczności z zamierzeniami Karola I. Sytuacja dla króla była o tyle trudna, że nowa szlachta zdobyła przewagę w parlamencie i miała przychylność mieszczaństwa. Po stronie władcy stanęła stara arystokracja, która czerpała zyski tylko z uprawy ziemi i nie była zainteresowana utratą dotychczasowych wpływów na rzecz nowej szlachty. Dodatkowo narastający konflikt zyskał podłoże religijne, gdyż większość nowej szlachty stanowili Purytanie, czyli angielscy zwolennicy nauki Jana Kalwina, podczas gdy król popierał anglikanizm. Jego postawa była o tyle zrozumiała, że w tej religii władca pełnił równocześnie rolę głowy kościoła. W 1642 roku tlący się w parlamencie konflikt przerodził się w wojnę domową. Wśród dowódców wojsk parlamentu bardzo szybko wyróżnił się jeden z jego posłów, Oliver Cromwell. Nade wszystko stworzył z armii parlamentu, która była zbiorowiskiem ludzi bez doświadczenia, sprawne narzędzie bojowe. Siłę armii oparto na dyscyplinie i wysokim morale. Wśród oddziałów wyróżniały się oddziały kawalerii określane mianem żelaznobokich, które walnie przyczyniły się do kolejnych zwycięstw wojsk parlamentu. W 1645 roku w bitwie pod Naseby, która zadecydowała o losach wojny, royaliści, czyli zwolennicy monarchii, zostali pokonani przez armię parlamentu, a Karol I wkrótce dostał się w ręce przeciwników. Pod naciskiem Cromwella parlament skazał króla na karę śmierci jako zdrajcę i tyrana ludu. Wyrok wykonano w 1649 roku. Po egzekucji Karola I Anglię ogłoszono republiką, czyli państwem, gdzie władzę sprawuje osoba lub grupa osób wybrana na określony czas przez obywateli. Prawa w Anglii uchwalał parlament, a w życie wprowadzała je Rada Stanu, która pełniła funkcję rządu. Oczywiście decydujący głos w Radzie należał do Cromwella. W 1649 roku Cromwell ląduje z armią w Irlandii, przystępując do tłumienia tlącego się od 1641 roku antyangielskiego powstania. Rebelianci zostali pokonani, jednak brutalne działania wojsk parlamentu doprowadziły do śmierci 1/3 mieszkańców wyspy. Wkrótce oddziały Cromwella skierowały się do Szkocji, gdzie również odniesiono sukces, gromiąc royalistów, którzy uznali królem syna Karola I Stuarta, czyli Karola II. W 1653 roku Cromwell miał na tyle silną pozycję, że objął rządy dyktatorskie jako Lord Protector. Sprawował je do swojej śmierci w roku 1658. Po śmierci Cromwella doszło do przywrócenia monarchii w Anglii. W 1660 roku na tronie zasiadł syn Karola I Stuarta, Karol II, a następnie jego młodszy brat Jakub II. Jednak nieporadne rządy tego drugiego doprowadziły do odebrania mu władzy przez parlament. W 1689 roku tron zaproponowano Wilhelmowi Orańskiemu, księciu Holandii. Zatwierdził on uchwaloną przez parlament Deklarację Praw Narodu Angielskiego. Wprowadziła ona w Anglii monarchię parlamentarną, czyli system, w którym król pełnił jedynie zadania reprezentacyjne, a faktyczna władza spoczywała w rękach parlamentu wybieranego przez obywateli i rządu powoływanego przez parlament. Rolę monarchii w Anglii opisuje zasada, że król panuje, ale nie rządzi. Ten system utrzymał się na Wyspach Brytyjskich do dnia dzisiejszego. W XVIII wieku w Europie zaczął rozkwitać nowy prąd myślowy.
Postrzegał on rozum człowieka jako podstawowe narzędzie do poznania świata i jego zrozumienia. Zakładano, że prawdziwe są tylko te rzeczy czy zjawiska, które można udowodnić naukowo. Przyjęcie takiego stanowiska prowadziło do odrzucenia wiary jako nadrzędnego środka poznania. Uczeni porównywali wiedzę do światła, które oświetla człowiekowi drogę postępowania. Stąd nową epokę zaczęto określać mianem oświecenia lub wiekiem rozumu. Założenia oświecenia musiały doprowadzić do konfliktu ideowego z religią, a szczególnie z Kościołem katolickim. Myśliciele epoki promowali więc ateizm, czyli pogląd głoszący, że Boga nie ma, a Kościół wykorzystuje wiarę w zabobony, by kontrolować wiernych i wyzyskiwać ich materialnie. Filozofowie oświecenia krytykowali również monarchię absolutną jako ustrój, który prowadzi do niesprawiedliwości. Z takim poglądem wystąpił przede wszystkim francuski pisarz Montesquieu, który jako alternatywę dla absolutyzmu zaproponował trójpodział władzy. Wskazał on istnienie trzech sfer władzy: ustawodawczej, odpowiedzialnej za tworzenie prawa, wykonawczej, która miała to prawo wprowadzać w życie, oraz sądowniczej, której zadaniem było dbanie o przestrzeganie prawa. Władzę tą miały sprawować trzy niezależne od siebie organy państwa. Swoją koncepcję państwa oświeceniowego przedstawił również Jan Jakub Rousseau. Głosił on pogląd, że wszyscy ludzie powinni być wolni i równi wobec siebie i prawa. Uważał, że państwo jako struktura powinna być tworzona na zasadzie umowy społecznej pomiędzy rządzącymi a ludem. Władcy i politycy mieliby sprawować władzę dla dobra społeczeństwa, a gdyby tak się nie działo, społeczeństwo miałoby prawo ich odwołać. Położenie nacisku na rozumowe i doświadczalne badanie rzeczywistości musiało się przełożyć na rozwój nauki, w tym matematyki i astronomii. Dzięki udoskonalonym przyrządom obserwacyjnym udało się odkryć nieznane wcześniej gwiazdy oraz planetę Uran, co ostatecznie potwierdziło słuszność teorii Kopernika. Przełomowych odkryć dokonano w dziedzinie fizyki. Angielski uczony Isaac Newton opisał przyciąganie ziemskie. No to był akurat efekt siedzenia pod jabłonią i trafienie Newtona jej owocem w głowę oraz zasady rządzące ruchem ciał niebieskich. Jako nowa nauka zaistniała chemia. Duży postęp odnotowano w medycynie. Udało się opracować szczepionkę przeciw ospie, która do tej pory zbierała mroczne żniwo wśród mieszkańców Europy. Dzięki szwedzkiemu uczonemu Karolowi Linneuszowi duży postęp zaliczyła biologia. Opisał on bowiem w swoich dziełach ponad 7700 gatunków roślin i 4100 gatunków zwierząt. Największym przedsięwzięciem naukowym epoki było jednak opracowanie 35-tomowej Wielkiej Encyklopedii Francuskiej, gdzie na 19 tysiącach stron opisano ponad 71 tysięcy haseł. Natomiast największymi wynalazkami epoki była maszyna parowa, balon, termometr i mikroskop. Zwłaszcza maszyna parowa okazała się być urządzeniem, które zapoczątkowało rewolucję w przemyśle i transporcie, a w efekcie zmieniło świat. W epoce oświecenia odkryto ruiny starożytnych Pompejów, miasta, które w całości zostało zniszczone wybuchem wulkanu w I wieku naszej ery. Odkrycie to spowodowało wzrost zainteresowania starożytnością i znalazło odbicie w architekturze i sztuce. W drugiej połowie XVIII wieku zaczął dominować w Europie styl określany mianem klasycyzmu, który w swoich formach nawiązywał do sztuki dawnych Greków i Rzymian. Budowle miały urzekać nie bogactwem, a ładem. Często zaczęto używać typowych dla starożytności elementów ozdobnych, takich jak kolumny i kopuły. Na antycznych wzorcach opierali się również malarze i rzeźbiarze. Często także poruszano tematykę mitologii i historii starożytnej. W XVIII wieku absolutyzm stał się bardzo modnym systemem w Europie. Wzorem Francji został wprowadzony w monarchii austriackiej, Prusach oraz Cesarstwie Rosyjskim. Panujący w tych państwach władcy zdawali sobie sprawę ze zmiany, jakie zachodziły w ówczesnym świecie. Dlatego przeprowadzili szereg reform, które pozwoliły im stać się mocarstwami europejskimi. Idee oświecenia spowodowały, że część monarchów zaczęła uzasadniać swoją władzę nie tylko faktem pochodzenia jej od Boga, ale uzasadniali ją potrzebą działania dla dobra ludu. W części państw zakazano tortur, zezwolono na wolność wyznania, jednak monarcha nadal sprawował władzę absolutną. Taką formę rządów określano mianem absolutyzmu oświeconego. Szczególnie rozwinął się on w Prusach oraz w Austrii. W
1618 roku będące lennem Polski Prusy Książęce weszły w unię personalną ze znajdującą się na zachodniej granicy Rzeczpospolitej Brandenburgią. Na mocy pokoju w Oliwie w 1660 roku Prusy Książęce uzyskały pełną niezależność. W 1701 roku władca tych dwóch państw koronował się na króla, przyjmując imię Fryderyka I. Wydarzenie to dało początek Królestwu Prus. Konsekwentna polityka kolejnych władców doprowadziła do tego, że Prusy w drugiej połowie XVIII wieku stały się jednym z najsilniejszych państw w Europie. Szczególną rolę w tym procesie odegrał Fryderyk II Wielki. Od początku panowania rozpoczął proces wprowadzania szerokich reform. Zniósł cenzurę, zagwarantował wolność wyznania, wprowadził powszechny obowiązek szkolny dla chłopców oraz zniósł tortury. Równocześnie wspierał rozwój gospodarczy i tworzenie manufaktur. Wprowadził efektywny system podatkowy obejmujący wszystkie warstwy społeczne, co pozwoliło sfinansować reformy. Fryderyk II znacznie rozbudował i zreformował armię, stawiając w niej na żelazną dyscyplinę i świetne wyszkolenie. Dzięki tym atrybutom odniósł sukces w wojnie z Austrią o Śląsk, w efekcie której Prusy przejęły tą bogatą w zasoby naturalne prowincję. To zwycięstwo i styl, w jakim je odniesiono, spowodowało, że zaczęto uznawać armię pruską za najlepszą w Europie. Dzięki bardzo sprawnej polityce zagranicznej oraz małżeństwom dynastycznym, państwo Habsburgów w XVIII wieku było jednym z największych w Europie. Był to kraj w pewnych aspektach niezwykle podobny do Rzeczpospolitej, ze względu na fakt zamieszkiwania go przez wiele narodowości i religii. Rządy cesarzowej Marii Teresy oraz jej syna Józefa II to czas wielu ważnych reform. Nade wszystko pokryto kraj bardzo sprawną siecią administracyjną podległą cesarzowi, w której pracowali tylko zawodowi urzędnicy. Ta świetnie funkcjonująca struktura spowodowała, że Austria była uznawana za najsprawniej działające państwo w Europie. Nałożono podatki na duchowieństwo oraz szlachtę, co pozwoliło na wzrost dochodów skarbu. Dokonano rozbudowy i modernizacji armii na wzór pruski, co było wymuszone klęską austriacką w wojnie z Prusami o Śląsk. Cesarz Józef I przyznał wolność religijną wyznaniom chrześcijańskim oraz zniósł poddaństwo chłopów. Dodatkowo chłopi mogli dziedziczyć ziemię, na której pracowali. W monarchii Habsburgów, tradycyjnie wspierającej katolicyzm, znacznie ograniczono wpływy kościoła. Zlikwidowano klasztory, poza tymi, które zajmowały się chorymi i ubogimi. Państwo przejęło od kościoła prowadzenie szkół dla duchownych. Największe państwo ówczesnego świata, czyli Rosja, była pod koniec XVII wieku mocno zacofana. Nie nadążała za zmianami, jakie miały miejsce w Europie Zachodniej. Nie stanowiło to dla Rosji większego problemu, gdyż najgroźniejsi przeciwnicy, czyli Rzeczpospolita oraz Turcja, również w tym momencie zaczęły wchodzić w okres kryzysu. Ale w 1689 roku na tron wstąpił młody car Piotr I Wielki. Postawił on sobie za cel modernizację państwa na wzór monarchii europejskiej. W 1697 roku wyjechał w anonimową podróż do Europy, w trakcie której odwiedził kraje Rzeszy, Holandię i Anglię, podglądając rozwiązania administracyjne, gospodarcze i techniczne. Po powrocie rozpoczął wprowadzać liczne reformy, w czym pomagali mu sprowadzeni zagraniczni doradcy. Zmiany zaczęły się od armii, którą zreformowano na wzór europejski. Zwiększono jej liczebność, zmodernizowano uzbrojenie, umundurowanie i taktykę walki oraz rozbudowano artylerię. Dzięki tym zmianom był możliwy sukces Rosji w wojnie ze Szwecją w latach 1700-1721. Zwycięstwo w tym konflikcie spowodowało, że w ręce rosyjskie wpadły Inflanty, dzięki czemu ziścił się cel, o którym marzył już Iwan Groźny, czyli zdobycie niezamarzających portów nad Bałtykiem. Na nowo zdobytym terytorium wzniesiono miasto, Petersburg, do którego wkrótce przeniesiono stolicę z Moskwy. Władca zmusił szlachtę do służby wojskowej lub urzędniczej, czym usprawnił funkcjonowanie państwa. W 1721 roku Piotr I przyjął tytuł cesarza, a nazwę państwa zmieniono na Cesarstwo Rosyjskie.
W 1492 roku Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę, a dalsze wyprawy otworzyły tę część świata dla Europejczyków, którzy rozpoczęli intensywne osadnictwo oraz eksploatację nowych ziem. Od XVII wieku na wschodnim wybrzeżu Ameryki Północnej rozpoczęli osiedlać się Anglicy, którzy stopniowo powiększali kontrolowany przez siebie obszar kosztem lokalnych plemion indiańskich. Ostatecznie w połowie XVIII wieku na tym terenie funkcjonowało 13 brytyjskich kolonii. Od samego początku Wielka Brytania traktowała swoje amerykańskie kolonie jako tanie źródło surowców oraz rynek zbytu. W połowie XVIII wieku doszło do konfliktu między kolonistami a Wielką Brytanią. Powodem sporu było podnoszenie przez Brytyjczyków ceł na towary przywożone z Ameryki po to, by ich zakup był nieopłacalny dla mieszkańców wyspy. Z drugiej zaś strony, na terenach kolonii zakazywano produkcji pewnych określonych towarów, by zmusić obywateli kolonii do zakupu artykułów wyprodukowanych w Wielkiej Brytanii. To ograniczenie wolności handlu i traktowanie mieszkańców Ameryki jak obywateli drugiej kategorii spowodowało oburzenie kolonistów. Organizowano protesty oraz przeprowadzano akcje, które miały na celu niekupowanie towarów wyprodukowanych w Wielkiej Brytanii. Tego typu działania określa się mianem bojkotu. Do Ameryki wysłano wojsko. W 1770 roku w Bostonie angielscy żołnierze otworzyli ogień do demonstrantów. W brytyjskich koloniach pojawił się postulat niepodległości. W 1773 roku w Bostonie doszło do wydarzenia, które stało się bezpośrednią przyczyną wojny między kolonią a Wielką Brytanią, a przeszło do historii jako bostońskie picie herbaty. Przebrani za Indian, bostońscy kupcy wdarli się na pokłady trzech brytyjskich statków zatumowanych w porcie, po czym wyrzucili przewożoną przez nie herbatę do wody. Powodem tego działania był akt prawny brytyjskiego parlamentu, który ustanawiał, że w Ameryce będzie sprzedawana indyjska herbata po zaniżonych cenach. Jako ciekawostkę można przytoczyć fakt, że w momencie wprowadzenia w życie brytyjskiej decyzji 86% herbaty sprzedawanej na rynku amerykańskim pochodziło z przemytu, a oburzenie amerykańskich kupców było spowodowane faktem, że to nielegalne źródło dochodu przestało być opłacalne. Na Boston spadły poważne konsekwencje, gdyż Brytyjczycy tymi działaniami chcieli przestraszyć pozostałe kolonie. Jednak skutek ich działań był odwrotny od zamierzonego. Amerykanie zaczęli się z Bostończykami solidaryzować. W 1775 roku rozpoczęły się pierwsze walki pomiędzy milicjami kolonii a brytyjską armią i wkrótce przerodziły się one w otwartą wojnę. W efekcie tego 4 lipca 1776 roku przedstawiciele kolonistów ogłosili deklarację niepodległości. Początkowo przebieg walk nie był pomyślny dla Amerykanów. Kolonialne milicje złożone z niewyszkolonych ochotników nie były w stanie sprostać zawodowym oddziałom brytyjskim. Jednak z biegiem czasu sytuacja ta zaczęła ulegać zmianie. Naczelny dowódca wojsk amerykańskich, Jerzy Waszyngton, konsekwentnie poprawiał jakość armii, dbając o jej wyszkolenie oraz dyscyplinę. W końcu zaczęło to przynosić sukcesy. W bitwie pod Saratogą odniesiono duże zwycięstwo nad brytyjską armią, co okazało się być punktem zwrotnym w całej wojnie. Po stronie zbuntowanych kolonii stanęły Francja, Hiszpania oraz Holandia. Do decydującego starcia w wojnie doszło w 1781 roku pod Yorktown, gdzie połączone siły francusko-amerykańskie zmusiły do kapitulacji brytyjską armię. Wojna zakończyła się w 1783 roku podpisaniem pokoju, w którym Wielka Brytania uznała niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki. Sprawa wojny o niepodległość amerykańskich kolonii cieszyła się sporą popularnością w Europie. Szeregi wojsk Waszyngtona zasiliło m.in. około 100 Polaków, spośród których największą sławę i miano bohaterów tej wojny zdobyli Kazimierz Puławski oraz Tadeusz Kościuszko. Puławski zreorganizował amerykańską kawalerię, przez co był określany mianem ojca amerykańskiej kawalerii. Zginął w 1779 roku w trakcie oblężenia Savannah. Kościuszko wsławił się nade wszystko jako inżynier, twórca fortyfikacji polowych, które walnie przyczyniły się do zwycięstwa w bitwie pod Saratogą. Jego dziełem było też ufortyfikowanie West Point oraz Filadelfii. W momencie rozpoczęcia wojny każda z kolonii prowadziła osobną politykę, miała własne prawa oraz system walutowy. Po ustaniu walk podjęto jednak prace, które miały doprowadzić do powstania jednego wspólnego państwa. W efekcie tego w 1787 roku uchwalono pierwszą na świecie konstytucję, która wprowadzała w Stanach Zjednoczonych Republikę. W
państwie wprowadzono zasadę trójpodziału władzy. Władza ustawodawcza należała do wybieranego przez obywateli parlamentu, czyli kongresu. On składał się z Izby Wyższej, Senatu oraz Izby Niższej, zwanej Izbą Reprezentantów. Władzę wykonawczą przekazano wybieranemu na 4-letnią kadencję prezydentowi, który otrzymał bardzo duże kompetencje. Kierował dyplomacją, administracją, był także najwyższym wodzem sił zbrojnych. Władza sądownicza natomiast spoczęła w rękach niezależnych sądów. Pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych został wybrany Jerzy Waszyngton.